serii Skrzydła. Nie wiem, co Chappell ostatnio dodaje do tuńczyka, ale to ma nawet... Jakie to słowo? Smak. Nie jedzcie tego. Gdzie byłaś wczoraj, kiedy konsumowałem gulasz? Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale dostałam faks z Inspektoratu Zdrowia, że może być maleńki problemik z ostatnią dostawą tuńczyka. Jak maleńki? Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że kilka puszek mogło zostać zainfekowanych bakteriami chorobotwórczymi. Jak niewielkie? Jak 1 do 3. To straszne. I co teraz będzie? Nic wielkiego. W ciągu najbliższych 3 dni może pojawić się parę drobnych symptomów. Jak drobnych? Świąt, obrzmiałość, wysypka, skurcze, utrata wzroku, paraliż, takie tam. My umrzemy. Nie histeryzuj. To straszne, że jedyne, co można zrobić, to siedzieć i czekać na jakieś okropne symptomy. Ja zwariuję. Uspokój się, nic nam nie będzie. Mam wysypkę. Pokaż. Upaćkałeś się galaretką. Antonio, jak się czujesz? Okropnie. Włosy mi wypadają. To nie jest symptom. Wiem, ale to i tak kanał. Będę łysielcem z bakterią. Jak ja się opędzę od bab. Co robicie? Siedzimy i czekamy na śmierć. Może później skoczymy do kina. Ja się tak łatwo nie poddam. Oczyszczam organizm, pijąc co 6 minut szklankę wody. Ile to jest dziennie? Dużo. Przepraszam. Strasznie mi przykro. Możecie zamawiać wszystko na koszt firmy. Helen? Jestem w niebezpieczeństwie. Nie jadłeś chyba pączków. W nich też był tuńczyk. Nie, zobaczyłem tę wariatkę. Sandy Cooper. Wróciła, żeby mnie nękać. Znowu. Wbij sobie wreszcie do głowy, że Sandy nie kocha się w tobie. Tak? To dlaczego zawsze, kiedy jest na wyspie, znajduje pretekst, żeby być ze mną sam na sam i dzieją się dziwne rzeczy? Mówię ci, ona jest do szaleństwa zakochana we mnie. Cześć, przystojniaku. A nie mówiłem? Idź, zażądaj zwrotu kobiety. Cześć. Fajnie znów was widzieć. Co tu się dzieje? Ja mam wykłady w Bostonie i spotkałam Briana. Zjedliśmy kolację i tak od słowa do słowa. Musimy porozmawiać. To może poczekać. Albo nie. Co to za kawały? Nie mów mi, że chodzisz z Sandy. Nie chciałam ci o tym mówić, żebyś znowu nie dostał fioła. To nie ja mam fioła, tylko ona. Nie ja. Właśnie widzę. Nie możesz chodzić z Sandy. To wielki błąd. Masz rację. Jest inteligentna, atrakcyjna. Powinienem ją rzucić i wrócić do Gildy. Kobiety, która ukradła mi płyty kompaktowe, chowając je w peruce. Puk, puk. Nie widzisz, że ona chodzi z tobą tylko dlatego, żeby móc zbliżyć się do mnie? Wiesz, jakby wyburzyć parę ścian i podnieść sufit, to może zmieściłoby się tutaj twoje ego. To nie ma nic wspólnego z moim ego. Tu chodzi o to, że dla Sandy jestem tak przystojny i pociągający, że nic jej nie powstrzyma przed zdobyciem przedmiotu swego pożądania. Do ciebie. Chcę użyć twojej głowy do reklamy balonów. So I
Skończyłam właśnie wykład o etyce i wychodziłam z uniwersytetu, kiedy zorientowałam się, że przypadkiem gwizdnęłam czyjś telefon komórkowy. I co zrobiłaś? Odbyłam kilka rozmów międzymiastowych i sprzedałam. Mogę stąd zadzwonić? Telefon jest w kuchni. Uprzedzam, że jest przykręcony do ściany. Helen, co jest na deser? Deser ty miałeś przynieść. No cóż, mam niedojedzony baton chałowy. Skoczę po lody. Dzięki, że jesteś taki miły dla Sandy. Cieszę się, że przeszła ci ta obsesja. Mam plan. Zastawimy na nią pułapkę. A zachowywałeś się tak normalnie, tylko udawałem. Kiedy Sandy wróci, pomyśli, że jesteśmy sami i zacznie się do mnie dobierać. Ukryj się tam i wszystko obserwuj. Schowam miniaturowe aparaty fotograficzne w staniku. Uśmiech. Nie mam miniaturowego aparatu. To musi ci wystarczyć. Jak zobaczysz coś podejrzanego, zrób zdjęcie. Idzie. Schowaj się. Gdzie Brian i Helen? Poszli po lody. Nie wrócą przez jakiś czas, więc jesteśmy sami. To świetnie, bo chciałam ci coś powiedzieć. Tak, zamieniam się w słuch. Wiem, że masz do mnie jakąś urazę. Choć nie rozumiem dlaczego, ale doceniam to, że nie próbujesz niszczyć mojego związku z Brianem. I to wszystko. Nie, nie. Usiądź. Nie zauważyłaś, że zbliża się nasza rocznica? Rocznica? Nie pamiętasz, jak rok temu zainscenizowałaś nasz ślub, a potem pojechaliśmy do Paryża i na Hawaje? Malek Kalikimaka? Dlaczego złożyłeś mi życzenia wesołych świąt po hawajsku? Bo jesteś moją żoną, a w ostatniej Kalikimaka nie było okazji. To nie jest śmieszne. Daj spokój. Ładnie tak traktować swojego misia Joey? Co? Przecież lubisz nazywać mnie misiem Joey. Przestań. Dobra, zatańczmy. Tak jak wtedy, kiedy zamknęłaś mnie w piwnicy i udawałaś, że to bal maturalny. Przerażasz mnie. Mnie również. Wracaj, wszystko zepsujesz. Sandy, powiedz mu, jak mnie kochasz. Powiedz mu, jak mnie pragniesz. Pójdź na górę i połóż się. Nie. Mówię wam, ona tu przyjechała, żeby mnie zdobyć. Ona chce mnie. Mnie. Czemu się tak na mnie gapicie? Pewnie myślicie, że jestem stuknięty. Nie jestem. To jak kto, ale na pewno nie ja. No to kamień z serca. Dziękujemy, że pan nas przyjął, doktorze Grayson, i gratulacje z okazji przejęcia praktyki ojca. Pewnie przeszedł na emeryturę. Jeśli porzucenie żony i ucieczkę z pacjentką można nazwać emeryturą, to tak. Ale mieliśmy mówić o Joe'im. Co ci dolega? To wszystko da się łatwo i racjonalnie wyjaśnić. Jedna pomylona baba szaleje za mną. 2 lata temu na balu maturalnym w jej piwnicy kazała mi założyć niebieski smoking i tańczyć disco. A w zeszłym roku wzięła ze mną ślub w domu Helen i pojechaliśmy w podróż poślubną do 2 krajów. Ale ona robi to tylko wtedy, kiedy nie ma świadków, więc nikt mi nie wierzy. Zatem to nie mnie coś dolega, tylko jej. Dziękuję, do widzenia. Twój ojciec był w zakładzie psychiatrycznym. Tak, miał lekkiego chyzia. Lekkiego? Myślał, że jest gofrem. Oblewaliśmy go marmoladą i od razu się uspokajał. Joe.
Miałam i że miałeś ostatnio wiele stresów. Na przykład w związku z pożarem domu. I co z tego? Twój ojciec radził sobie ze stresem, uciekając w świat fantazji. Być może robisz to samo. Nie jestem jak mój ojciec. Nie jestem gofrem. Być może tamte wydarzenia przebiegały trochę inaczej. Wszystko było dokładnie tak, jak powiedziałem. Dokładnie? Jesteś pewien? Jestem całkiem pewien. Całkiem pewien? Jestem jakby pewien. Jakby pewien? Myślałem, że jestem pewien, ale teraz nie wiem. Wszystko mi się pomieszało. Muszę usiąść. Przecież siedzisz. Uwaga, ogłaszam odlot samolotu linii Sandpiper Air do Bostonu. Odlot. To słowo brzmi jak odejście. Niewiele osób wie, że jestem kobietą głęboko religijną. Nie byłam taka wczoraj, ale też wczoraj nie byłam chodzącą bombą zegarową. A teraz módlmy się. Defetystka, ja nigdzie nie odchodzę. Przepraszam. Roy, na wypadek, gdyby nam się nie udało, muszę coś zrzucić z sumienia. Co? Pamiętasz, jak parę lat temu zostawiłeś w mojej taksówce parasol, a ja powiedziałem, że nie mogę go znaleźć? To mi suszy głowę od 2 lat. Nie szkodzi, Scarpacci. Właściwie ja też mam coś na sumieniu. Pamiętasz, jak wgniotłeś mi karoserię i dałeś mi $500 na naprawę? Tak. Ubezpieczenie zapłaciło. A gniecenie było tam wcześniej. Naprawdę? To ułatwia mi powiedzenie tego. Pamiętasz, jak parę lat temu w Club Car powiedziałem ci, że podoba mi się jedna dziewczyna, a kiedy się na chwilę odwróciłem, przesadziłeś się do niej? Pamiętam. Trochę mnie to wnerwiło, więc zadzwoniłem do urzędu skarbowego i dlatego musiałeś spłacać podatki za ostatnie 5 lat. Żartujesz. To zabawne, bo ja też gdzieś zadzwoniłem. Pamiętasz, jak powiedziałeś, że trzeba wezwać Greenpeace, żeby oczyścili mi włosy? Jasne. To mnie trochę wkurzyło, więc zadzwoniłem do urzędu imigracyjnego i dlatego chcieli cię deportować. Tak? Przekarmiłem ci rybki. Przerżnąłem ci opony. Podpaliłem ci garaż. Wrzuciłem ci żmiję do skrzynki na listy. Mój przyjacielu, co ja zrobię bez ciebie? Co z Joey'em? Leki, które przepisał dr Grayson, bardzo mu pomogły. Cześć, Joey. Jak leci, stary? Świetnie. Chyba całkiem dobrze. Nie wiem. To w porządeczku. Będziemy musieli porozmawiać. Może zjesz obiad? Dobrze. Poproszę o kanapkę z bekonem. Nie, może lepiej hamburgera. Nie. Zjem jajecznicę. Lubię jajecznicę, prawda? Tak. W takim razie poproszę o jajecznicę. Zaraz, nie mogę jeść, mam lot. Zaczekaj, może ja wezmę ten lot, a ty idź do biura i zdrzemnij się. Lubię drzemki. A kiedy się obudzisz, pójdziemy do doktora Graysona. Jego też lubię. Świetnie ci idzie. Jesteśmy z ciebie dumni. Oblej go marmoladą. Biedaczysko jest gofrem. Panie doktorze, byliśmy umówieni.
Sandy? Potrzebujemy pomocy, misiu Joey. Nasze małżeństwo się rozpada. Cieszę się, że przyszedłeś. To znaczy, że zależy ci na naszym związku. Boże, mam halucynację. Muszę zrobić to ćwiczenie, które zalecił mi dr Grayson. Jej tu nie ma. Jej tu nie ma. Nie pozwolę się ignorować. Ona tu jest. Owszem. Zaraz. Skoro tu jesteś, to znaczy, że to wszystko nie było moim wymysłem, a to znaczy, że nie ja jestem pomylony, tylko ty. Przez takie gadanie rozpada się nasze małżeństwo. Pamiętaj, żeby tak się zachowywać, kiedy przyjdzie dr Grayson. Co ty pleciesz? Pan doktor już tu jest. Oto dr Misiaczek. Naprawdę? Freudysta czy koala? Widzi pan, co ja muszę znosić? Widzę, że oboje załazicie sobie za skórę. Co ty sądzisz, Joe? Nie będę rozmawiał z misiem. Gadaj. Płacę za tę sesję z własnej pensji. Ty za mało zarabiasz. Czy to brzmiało kastrująco? Nie wiem. Spytajmy Joey'ego. Myślę, że Sandy nie jest kastrująco, tylko po prostu korba jej odbiła. Spotkaliśmy się tutaj, żeby uratować to małżeństwo. Tak. I zostaniemy tu, póki nie przyjdzie dr Grayson i nie zamknie cię w pokoju bez klamek. Zróbcie ćwiczenie z mojej książki. Gra w zaufanie. Świetny pomysł. Żadnych gier. Stań za mną. Nic z tego. A kiedy będę podać, złap mnie. Dobra. Gotowy? Pójdź w me ramiona. To musiało boleć. Musimy wyładować gniew. Użyjmy kijów z gąbki. Tak, to co innego. Ty łachuniemy, ty. Nienawidzę cię. Już mi przeszło. We mnie wciąż jest gniew. Wiem, co rozwiąże wasze problemy. Dziecko. Joe, on ma rację. Szybko, mam owulację. Nie. Misiu Joey, to było cudowne. Kochanie, mam wspaniałą wiadomość. Jestem w ciąży. Sandy, pozwól, że ujmę to tak. Mam skurcze. Dobrze, że chodziliśmy do szkoły rodzenia. Ty mi to zrobiłeś. Boli. Daj mi morfinę. Jaką morfinę? Elektrowstrząsy. To chłopczyk. Mały misio Joey. Podobny do ciebie. Nie sądzę. Szczerze mówiąc, myślę, że figlowałaś z doktorem Misiaczkiem. O Boże. Mam depresję poporodową. Wybacz, jeśli zacznę zachowywać się trochę dziwnie. Zacznę. Późno już. Misio Joey Junior musi iść do szkoły, a jak podrośnie, pójdzie na studia na Harvard. Pożegnaj się z tatusiem. Zaczekaj na doktora Graysona. A, tu jesteś. Dzięki Bogu. Słyszał pan to? Co? Dopiero przyszedłem. Dostałem wiadomość, że mam cię spotkać w twoim biurze. Sandy tu była. I mieliśmy poradnię małżeńską z pluszowym misiem. I ona zaszła w ciążę i urodziła dziecko na tej kozetce. I ono też było pluszowym misiem. Pan mi nie wierzy i to jest zrozumiałe. I... Cześć. Jestem zdrów. To puste, nieprzytomne spojrzenie w twoich oczach prawie zniknęło. Dr. Grayson jest
cudotwórcą. Powiedzmy, że dzisiaj miałem przełom w jego gabinecie. To cudownie. Na pewno przeszło ci już Sandy? Całkowicie. To dobrze, pożegnaj się z nią, jest w biurze z Brianem. Świetny pomysł. Mam plan. Stań tutaj i zapamiętaj wszystko, co usłyszysz. Ale ja muszę... Rób, co mówię. Mam nadzieję, że nie masz żalu do Joey'ego. Bardzo go lubię, ale chyba w każdej rodzinie trafia się taki. Kiedy będę w Chicago, zadzwonię do ciebie. No, Sandy? No, Joe? Nie chciałaś chyba wyjechać bez pożegnania. Nie mogłabym tego zrobić. Do widzenia, Joe. Nie chcesz jeszcze czegoś powiedzieć? Tak. Uważaj na siebie. Cholera. Misiu Joey, skoro mamy dziecko, w przyszłym roku przyjadę z mamusią. Casey, słyszałaś to? Wspaniała wiadomość. Dowiedziałam się właśnie, że mój tuńczyk nie był zainfekowany. Będziemy żyli. To wszystko zmienia. Przepraszam cię za tamto. Masz rację. Ja też przepraszam. Zobaczymy się później. O ile wcześniej nie naciśniesz L na swoim komputerze. Opracowanie